Ja zawsze tłumaczę swoim zawodnikom, że wszystko może się zdarzyć. Może ich, że tak powiem, pokłóci się z nimi dziewczyna, zostawić ich, prawda, może się wiele rzeczy różnych dziać. Natomiast jeżeli tylko od nich zależy to, czy będą trenowali, czy nie. Jest to bardzo dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Od początku, od szkoły podstawowej szukałem możliwości podnoszenia swojej sprawności fizycznej. To się zaczynało od siatkówki, potem była troszkę pływania i tak naprawdę na poważnie lekka atletyka. Akurat ta dyscyplina ma taką cechę, że zawodnik, podejrzewam, że w każdej dyscyplinie sportu powinien zawodnik mieć, że tak powiem, pełną świadomość tego, co robi, jak trenuje i po co jest ten trening, ale w lekkiej szczególnie. Jest to, że tak powiem, podkreślane i trenerzy tłumaczą swoim zawodnikom, po co robią pewne rzeczy, bo, że tak powiem, doskonalenie podstawowych cech motorycznych, typu wytrzymałość, szybkość, siła, prawda, nie mówię już o technice lekkoatletycznej, powoduje, że zawodnik ma pełną świadomość tego, co robi. Słyszałem o sportach walki, ale zetknąłem się po raz pierwszy we Wrocławiu. To było karate, potem taekwondo we Wrocławiu w czasie studiów, ale to nie było na poważnie. To było takie dotknięcie tak naprawdę i owszem, zainteresowałem się tym, ale po powrocie do Lubina szukałem sekcji. Oczywiście była sekcja karate Kyokushinka i ja nie zastanawiałem się, czy to jest taekwondo, czy karate. Istotne było to, żeby można było trenować. Nie byłem osobą już w tej chwili, w tym okresie najmłodszą w grupie, no ale bardzo zależało mi, przez to świadomie podchodziłem do tego, co chciałem robić, co chciałem osiągnąć na tej sali. Myślę, że to, że pracuję w placówce oświatowej, i to, że wiadomo, zadaniem placówki oświatowej jest prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, doskonalenie młodych mieszkańców naszego regionu, Lubina i powiatu, to też pozwala mi na i prowadzenie zajęć i na uczestniczenie w wielu wydarzeniach sportowych, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Bo i organ prowadzący, i moi przełożeni wcześniej w starostwie, teraz w mieście wiedzą, że robię to, co robię i jest to jakoś powiązane z moją pracą. No i dzięki temu mogę raz, że prowadzić takie zajęcia, a dwa, wyjeżdżać i powiedzmy uczestniczyć w takich większych przedsięwzięciach poza terenem Lubina. To, co przeżyłem w związku z tym, że uprawiałem taekwondo, to, że mogłem poznać wielu ludzi, którzy też się tym pasjonują, no tego mi nikt nie zabierze. Naprawdę mamy co wspominać i często jak gdzieś grupa zawodników, tych starszych, którzy już w tej chwili mają swoje dzieci, przyprowadzają swoje dzieci do mnie na trening, jak się spotykamy, jak się wspomina te czasy, to okazuje się, że to ten okres treningów był taki najbardziej ciekawy, najbardziej barwny, najwięcej jest zabawnych historii i najwięcej się wtedy przeżywało. No w tej chwili wiadomo, jest praca, są obowiązki, ale to, że ja codziennie o godzinie 16 rozpoczynam trening w pierwszym ogólniaku, to jest coś, co jest zawsze, prawda? Oczywiście to mnie wiąże z grupą i salą. Nie mogę chorować, muszę być zdrowy, muszę być sprawny, ale to też jest wyzwanie i pozwala mi to na to, że no, mobilizuje mnie to po prostu do pracy nad samym sobą.
Moja małżonka trenowała piłkę ręczną i to na takim dosyć wysokim poziomie, bo ostatnim klubem, w którym trenowała, to był AZS Wolf Wrocław, piłka ręczna. Zresztą w jednej drużynie z obecną trenerką, panią Karkut, także to znają się. Stąd też wie, jak wygląda trening sportowy, wie, że to nie jest tak, że raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie się idzie na salę, tylko że po prostu trzeba systematycznie, codziennie pracować. Na pewno jest trudno trenować osobom, które pracują gdzieś w systemie zmianowym, na pewno. Natomiast ja powiem tak, że mam na sali ludzi, którzy pracują w KGHM-ie, mają dużo odpowiedzialność za swoją pracę i przychodzą na treningi. No trudno, czasami ich nie ma przez tydzień, jak jest zła zmiana, ale trenują i potrafią sobie to jakoś poukładać. Oczywiście do tego trzeba doliczyć tą tak wyrozumiałość rodziny i to, że powiedzmy, żona będzie rozumiała, że mąż idzie raz na salę i prawda, tam próbuje trochę podnieść sprawności fizyczne. Zaczynając treningi, nigdy nie, może nie myślałem o sukcesach na arenie międzynarodowej. Chcieliśmy wystartować w zawodach krajowych i to bardzo szybko nastąpiło. Po prostu nawet przypadkowo zostaliśmy, że tak powiem, wciągnięci w organizację pierwszych zawodów, które były w Lubinie dawno, dawno temu. Z niewielkim, może dwu czy trzyletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o treningi. Już wtedy nasi zawodnicy jakieś tam brązowe medale zdobywali. To był naprawdę prehistoria i początki taekwondo takiego sportowego w Polsce. I jak rozpoczęliśmy, tak też systematycznie braliśmy udział w rywalizacji sportowej. To też powoduje, że podnosi się poziom sportowy i też motywacja zawodników wzrasta. Także dzięki temu systematycznemu treningowi 13 osób z Lubina znalazło się w reprezentacji narodowej. I oprócz tych sukcesów na arenie krajowej, medali, które były zdobywane w kategorii juniora młodszego, juniora, seniora, no to przyszły sukcesy na arenie międzynarodowej. Zaproponowano mi współpracę z kadrą narodową. No to już powiedzmy od 1995 roku ta współpraca trwa i będzie trwała jeszcze przez następne 4 lata, bo niedawno otrzymałem, że tak powiem, no, ponowny wybór na trenera reprezentacji kobiet i na kolejne 4 lata z kolegą z Kłodzka, Grzegorzem Łozimkiem, będziemy prowadzili reprezentację kobiet. No i te trofea są nie tylko klubowe, ale to są też trofea reprezentacyjne, bo wszystkie konkurencje drużynowe dostają puchary, no to trenerzy kadry zabierają te puchary. Za generalne klasyfikacje państw zabiera prezes Polskiego Związku, natomiast za te mniejsze, że tak powiem, sukcesy zabieramy i to są nasze pamiątki. To jest coś, co będziemy oglądali, mam nadzieję, długo i wspominali te wyjazdy na zawody. Tym się różnią sztuki walki od sportów walki, że w sztukach walki oprócz tej części fizycznej
czyli tych ćwiczeń wszystkich, jest też pewna, mówimy moralność, ale jakaś filozofia. Ona nie jest bardzo głęboka, to nie jest tak, jak się ogląda filmy, prawda, z Bruce'em Lee czy o klasztorze Shaolin. Po prostu są pewne uniwersalne zasady, które powinien przestrzegać taki zawodnik. I sztuka walki daje możliwość treningu i bardzo młodej osobie, ale też daje szansę na trening osobie dorosłej, no, która powiedzmy już ma więcej niż 40, nawet 50 lat, bo na tej sali mogą się spotkać różni ludzie w różnym wieku. I to też jest coś, co mnie przyciągnęło do uprawiania tej w ogóle sztuk walki, ponieważ mogę być aktywny z grupą ludzi i nie tylko aktywny, powiedzmy, na tej zasadzie, że pójdę sobie, pobiegam gdzieś, prawda, i wrócę do domu, tylko jesteśmy w grupie. Ja widzę, że największą wartością jest to, że ta grupa jest zintegrowana, że ci starsi, młodsi trenują razem, że może zawodnik, który ma pierwszego, drugiego dana czy trzeciego ćwiczyć z panem, który jest już, że tak powiem, ma emeryturę, jest owszem sprawny, bo cały czas przychodzi na salę, ale on może poćwiczyć z kimś, kto był mistrzem świata, prawda? To nie jest tak, że ten go od razu, że tak powiem, sponiewiera, użyję tego sformułowania, tylko mogą razem trenować na jednej sali, mogą od siebie się czegoś nauczyć, mogą ze sobą rozmawiać, każdy się czuje równy. W innych dyscyplinach tego nie ma, dlatego że no jest klan wąski tych super zawodowców, oni trenują, startują, no nikt sobie nie pogra z piłkarzami Zagłębia Lubin, że tak powiem, na luzie w piłkę, prawda? A tutaj można, tu można i można potrenować, można razem, że tak powiem, uczyć się od siebie. Także to jest ta wartość, myślę, największa, przywiązanie do klubu. Dopóki zajęcia będę prowadził i będę miał możliwość korzystania z obiektu w pierwszym ogólniaku, to te osoby, które kiedyś trenowały, wiedzą, o której godzinie można przyjść na salę. Jeżeli ja się śmieję, jeżeli ja będę żył, to znaczy, że można przyjść, wejść na salę i będzie trener o tej samej godzinie. Tak mówię, żeby wiadomo było, że zawsze można wrócić w to miejsce i porozmawiać nawet, co słychać, prawda? Tego się nie odbierze, ogląda się stare zdjęcia. W tej chwili, w dobie internetu, tak naprawdę czasami odnajduję filmy, które gdzieś ktoś, nie wiem, nagrał z Argentyny albo z Nowej Zelandii, na których siebie znajduję, bo to są na przykład nagrania z zawodów, które dawno, dawno temu się odbywały. Oni byli lepiej wyposażeni wtedy, jeżeli chodzi o sprzęt techniczny, mieli kamery, natomiast no, my może troszkę gorzej, ale internet jest dostępny dla wszystkich. Nie okazuje się, że można bardzo ciekawe, stare materiały gdzieś znaleźć. Także no, jest i historia w sieci, jest historia u każdego z nas w albumach i przede wszystkim w głowie.